Typologia pizzy to są różne pizze. Mamy pizza, co jest normalne w restauracjach, jest pizza na talerza, robiona piec elektryczny albo drewniany. We Włoszech są rozdzielone na dwie rodzaje. Jest pizza napoletana, gdzie jest troszkę bardziej grubsza, trochę mniejsza i ogólnie jest mniej wykręcona. We Włoszech nie robimy dużo show na robienie pizzy, to jest tak robione bardziej smaczne i akurat. Albo jest taka pizza, co jest bardziej otwarta, taka bardziej krupiąca i jest takie pizze, co my robimy tutaj w Polsce. Ogólnie mi we Włoszech pizze, jak mówię, pizze są różne. Pizza już jest jedno produkt, jest na cały świat znany jako najważniejszy produkt każdego. Każdy kocha pizza i bez pizza już nikt nie może zjeść, mówmy się. Pizza w Ameryce na przykład jest jak w Polsce bardzo podobne. Lubicie pizza z wielu składników. Nie? Czym więcej składników, tym lepsza. Tylko prawdziwa pizza, ja potwierdzam, już to wygraliśmy nieraz, jest włoska. Włoska pizza jest na cienkim cieście. Okay. Jak pizza jest na cienkim cieście, ona nie może dostać za dużo składników, bo to nie jest tort. Ona też ta pizza potem nie wytrzymuje. Każdy składnik ma w środku woda. Jak ja chcę pizza krupiąca i dodaję 10 składników, ta pizza nigdy nie będzie krupiąca, bo te wszystkie składniki opuszczają wodę, potem się robi miękka. A jak jest jeszcze szeroka i cienka, to ona po prostu popsuje smak pizzy. Dlatego dla nas Włosi prawdziwe pizze są to najprostsze. Wystarczy widać on nazwa. Prosciutto funghi, szynka pieczarki, margherita, to jest typowa pizza włoska, to jest tylko sos pomidorowy, ser mozzarella i bazylia. I potem wielu karciofi, funghi, ale ogólnie jedno, dwa składniki, trzy składniki, to już jesteśmy już tam na granicy, ale trzeba je wyrównać.